Jak pory roku, Vivaldiego! Zmienia się światło w twoich oczach. Powiedz mi, życie, coś miłego! Looks like you've made a good impression with our talent scouts. Nie bądź tak, proszę! Daj! A, dobra, bądź! Na złamanie karku! Powiem więcej nawet! Zapier... Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Kłas i zakładam okulary przeciwsłoneczne, aby zaprosić was do słonecznej Szkocji. Dobra, może obędę się bez okularów. Oto recenzja gry Forza Horizon 4 w wersji na konsolę Xbox One. Gra wyszła też na pecety Windowsowe. Forza Horizon 4 to w zasadzie Forza Horizon 3 przeniesiona do fikcyjnej wersji krainy, w której faceci w kraciastych spódnicach są wzorem męskości, a na markę Opel mówią tam Vauxhall. No i w Szkocji nie mają kangurów, ale za to posiadają zmieniające się pory roku i ta sezonowość jest chyba największym wyróżnikiem nowej odsłony pod serii Horizon, serii Forza. Można się w tych wszystkich podseriach i spin-offach pogubić. Ja na przykład nadal nie rozumiem, dlaczego w Forza Horizon Zero Dawn zamiast samochodami jeździło się na robotokrowach. Ale przejdźmy do rzeczy i zacznijmy od początku wstępem dla niezorientowanych. Forza Horizon to podseria zręcznościowych gier wyścigowych z otwartym światem. Otwarty świat odróżnia Forza Horizon od Forcy Motorsport. Bierzemy tu udział w festiwalu zwanym Horizon i w czwórce śmigamy po fikcyjnej reprezentacji Zjednoczonego Królestwa, biorąc udział w przeróżnych aktywnościach. Jest tu jakaś pseudofabuła, ale tak naprawdę to tylko taka otoczka z postaciami, które wprowadzają nas w arkana różnych typów wyścigów oraz aktywności i dorzucają werbalny odpowiednik wirtualnego poklepywania nas po pleckach. Ah, it's you. I heard about the stunts you pulled for Joel. You know how to drive, don't you? Ło, ziomuś, przejechałeś jako tako ten pierwszy samouczkowy wyścig, który wygrywają prawie wszyscy gracze. Jesteś najlepszym kierowcą we wszechświecie. Han Solo ze swoim lotem na Kessel może ci buty czyścić. Czyścidłem z kłaków Czubaki. Pierwsze około 10 godzin zabawy ma formę takiej wprowadzającej niby kampanii. Na początku wybieramy jeden z samochodów. Ja wziąłem Audi, bo z moich obserwacji drogowych wynika, że Audi to samochody stworzone do wyprzedzania, a przecież Forza to gra o wyprzedzaniu. Potem ruszamy w wirtualną Szkocję, bierzemy udział w różnych wyścigach, odblokowując kolejne samochody, wygrywając pieniądze i nabijając słupki wpływu, które pozwalają nam na awans do kolejnego sezonu. I kiedy mówię sezon, to mam oczywiście na myśli porę roku. Tak, lepiej żeby ten typ, którym jeździmy, wygrywał wyścigi, bo inaczej jesień się nigdy nie skończy. Winter is coming. Winter is coming. Winter is coming. To zależy. Winter is coming. Być może. Winter is coming. Nie byłbym taki pewny. Winter is coming. Dość! Zwyciężanie w kolejnych wyścigach ulicznych, przełajowych i innych odblokowuje kolejne wyścigi uliczne, przełajowe i inne. W każdym sezonie pojawia się też specjalny pokazowy wyścig jeden na jednego, w którym ścigamy się z watachą motocykli, pociągiem, odrzutowcem albo rozwalającym wszystko poduszkowcem. Miejscowi na pewno są zachwyceni tym festiwalem. I kiedy już przebijemy się przez cztery pory roku, czyli pierwszy rok festiwalu, odblokowuje się coś, co nazywa się Horizon Live, stwierdzając przy tym, że to dopiero początek zabawy. Zwykle takie hasła wrzucam między bajki, ale faktem jest, że w tym sieciowym endgame'ie jest sporo zawartości. Pomijając jeszcze dwa dodatkowe wyścigi pokazowe, z których jeden bardzo mnie zaskoczył, ale nie będę go spoilerował, przede wszystkim otwiera się masa trybów sieciowych. Niby już na etapie wstępnej pseudokampanii możemy jeździć z innymi graczami i dołączać ich do swoich wyścigów i gra wrzuca na naszą mapę jakąś tam liczbę innych kierowców, ale potem jest tego więcej. Przede wszystkim zmienia się cykl sezonowy, bo po ukończeniu pierwszego roku, pory roku w grze zmieniają się co kilka rzeczywistych dni i każdy sezon ma swoje specjalne zadania do wykonania oraz tymczasowe wyścigi, które odbywają się co kilka minut, co pozwala zebrać tylu graczy, aby nie ścigać się z botami. Do tego dochodzą dziwne tryby niewyścigowe, w których gracze ganiają się kradnąc sobie stłuczkami dowożone do celów flagi, infekując się nawzajem wirusem, który przerzuca graczy do drużyny zombie polującej na tych jeszcze nie zombiaczonych i tak dalej. Z tymi podtrybami problem jest jednak taki, że jest ich sporo i kiedy chcemy w nie zagrać, możemy uruchomić matchmaking tylko dla jednego, co utrudnia znalezienie graczy do wspólnej zabawy. Lepszy byłby wspólny matchmaking dla tych wszystkich trybów,
a potem wybieranie określonego głosowaniem. No i są to też specjalne wydarzenia, o których gra od czasu do czasu nas informuje, oferując uczestnictwo. Nazywają się Forzaton Live i polegają na tym, że wszyscy zainteresowani na danym serwerze przyjeżdżają w jedno miejsce i wspólnie próbują wykonać kilka zadań w ograniczonym czasie. Mogą to być na przykład skoki w dal z określonej platformy, drifty na konkretnym odcinku drogi, czy szybki przejazd przy fotoradarze. Wyniki graczy się sumują, a dotarcie do określonego celu w każdej konkurencji przenosi do kolejnej. Mocno przypomina to sieciową zabawę znaną z Burnout Paradise i sprawdza się nieźle. I muszę przyznać, że w Forza Horizon 4 jest co robić. Ale nie to jest tu najistotniejsze, bo przecież w takim konkurencyjnym The Crew 2 jest tego jeszcze więcej. Tam dostawaliśmy rozleglejszą, bardziej różnorodną mapę, motorówki i samoloty, a nawet akrobatycznych pieszych umykających nam spod kół niczym odrzutowe gepardy. A w Forza Horizon 4 jeździmy tylko samochodami i piesi siedzą jedynie w niedostępnych, zamkniętych lokacjach. Też bym siedział, jakby po okolicznych wsiach śmigały krwiożercze poduszkowce. Przez co miasta wydają się tu puste i martwe, a Szkocja nie jest tak zróżnicowana wizualnie jak wirtualne Stany Zjednoczone z Ekipy 2. A jednak Forza Horizon 4 jest o wiele lepszą grą. O tym, że posiada w dniu premiery w pełni działający, kompletny system rozgrywki sieciowej, szkoda nawet wspominać, ale przede wszystkim Forza robi o wiele lepiej to, co najważniejsze. Ma lepszy model jazdy. Jasne, Forza Horizon 4 to nadal gra arcade'owa, ale mimo wszystko bliżej jej do symulatora. To jak pojazdy trzymają się podłoża, jak wpadają w poślizg na różnych nawierzchniach, jak chwytają pobocza na zakrętach i tracą prędkość, wpadając w głębokie kałuże. To robi wrażenie i sprawia, iż jeździ się tu świetnie. Jest tutaj sporo modyfikowania pojazdów, bo można wymieniać w nich części, zmieniając osiągi, a także przemalowywać karoserię i naklejać przeróżne kształty, które dowolnie rozciągamy i dostosowujemy, więc można tu osiągnąć prawie wszystko. Od wysmakowanego zdobnictwa po, co bardziej prawdopodobne, kiczowate dziwactwo, którego nawet w cyrku by nie przyjęli. Samych opcji tuningu technicznego jest tu też sporo, a ustawienia poziomu trudności pozwalają przesuwać rozgrywkę od totalnej zręcznościówki do całkiem wymagającego pseudosymulatora. Dla ambitnych gra oferuje mnożnik nagród za granie bez ułatwień. No i fakt, że można tu cofać czas, kiedy coś pójdzie nie tak, nakłonił mnie do grania na nieco trudniejszych ustawieniach. Aczkolwiek bez ABS-u nie dałem rady. Stawanie dęba toleruje tylko w przypadku włosów podczas oglądania horrorów. Niezłym, chociaż nie jakoś przesadnie rewolucyjnym pomysłem są reklamowane pory roku. Większość otwartych ścigałek, włączając w to poprzednią Forza Horizon, stara się oferować mapy przypominające potwora Frankensteina podszywanego ze wszystkiego. Tam ośnieżone góry, tu podmokłe bagna, a gdzie indziej pachnące kwieciem łąki. Świeżo, gryka. A Forza Horizon 4 ogarnia to porami roku. Te same lokacje mogą być ośnieżone, podmokłe i pokryte kwieciem. Różnice są wyczuwalne nie tylko w warstwie graficznej, ale i jeśli chodzi o rozgrywkę. Samochód na zamarzniętych i mokrych podłożach zachowuje się odpowiednio inaczej, jesienią zagłębienia wypełnione są chwytającymi za opony głębokimi kałużami i tylko między wiosną oraz latem trudniej wyczuć różnice. Ale trzeba przyznać, że wszystkie sezony wyglądają świetnie, ciesząc oko. Jak w porach roku, Vivaldiego. Szczypta zachwytu, łyk cierpienia. Tylko o ten łyk cierpienia to tu raczej trudno, bo w Forza Horizon 4 brakuje jednego. VAT. Na upartego jako wróg wszelkiego rodzaju lootboxów i innej losowej gratyfikacji mógłbym się przyczepić do tego, że wiele nagród w grze otrzymuje się właśnie poprzez losowanie. Raz wpadnie nowa bryka, innym razem jakieś paskudne rękawiczki od babci dla awatarka. Zupełnie jak otwieranie prezentów na gwiazdkę w dzieciństwie. I o ile nie przepadam za losowym nagradzaniem, to podejrzewam, iż intencją twórców nie było tu wykorzystywanie hazardowych mechanizmów psychologicznych, a dostarczanie zmiennego zestawu samochodów każdemu graczowi innych i w innej kolejności. Realnie to nie problem, bo jeśli naprawdę zależy nam na jakiejś konkretnej bryce, to możemy uzbierać wirtualne pieniądze i kupić co tylko chcemy. Nie ma tu też patologii rodem z ostatniego Need for Speed'a, gdzie auta ulepszaliśmy losowymi kartami, bo tutaj tuning techniczny w 100% zależy od naszych decyzji. Możemy montować w samochodach co chcemy. Jedyna rzecz, która mnie naprawdę w Forza Horizon 4 żenuje, to fakt istnienia mikrotransakcji oraz związanego z tym wydania gry w kilku różnych edycjach.
Gry wydawane przez producentów konsol zwykle nie muszą tego robić, bo ich model biznesowy zakłada, że produkcja się opłaca, jeśli jest dobra i przyciąga graczy do konsoli. A że producent konsoli zarabia na każdej sprzedanej nań grze, to zwykle wzrost sprzedaży takiego Xboxa jest wystarczającym zyskiem, aby produkcja ekskluzywa była opłacalna. Forza wydana przez Microsoft to nie to samo co The Crew 2 od Ubisoftu czy Need for Speed od EA. Na tej samej zasadzie ekskluzywy na PS4 zwykle nie mają mikrotransakcji, bo te gry mają pomagać sprzedawać konsole. I dlatego w Forcy ich obecność jest jeszcze słabsza niż w jakimkolwiek tytule wydawcy niezwiązanego z produkcją konsol. Na szczęście są one kompletnie do zignorowania, bo gra i tak sypie samochodami z rękawa, a same mikrotransakcje są ukryte na końcu menu i łatwo je przegapić, więc ten zarzut jest raczej kwestią, sam nie wiem, chyba... pryncypiów, drogi panie! Tu się o pryncypia rozchodzi! I oto cała Forza Horizon 4. Prawdopodobnie jedna z najlepszych zręcznościowych gier wyścigowych z otwartym światem, jakie kiedykolwiek wyszły. Różnorodna, ładna, ze świetnym modelem jazdy, ogromem pojazdów i wieloma aktywnościami. Dla fanów wirtualnej motoryzacji świetna rzecz. A i na Xbox One X można wybrać między wyższą rozdzielczością w 30 klatkach na sekundę, co oglądacie w tej recenzji, a niższą w 60. Cieszy obecność takiej opcji. Cóż, udanego rozjeżdżania kamiennych płotków ze styropianu na poboczach wirtualnej Szkocji. Game on! A pociągi w Szkocji są jeszcze bardziej złodupne i niezniszczalne niż te w Los Santos. Ten pług coś o tym wie. Możecie go zapytać, jak już go znajdziecie, gdzieś tam w oddali. Jak pory roku Vivaldiego zamienia się światło w twoich oczach. Michałem Bajorem. Powiedz mi, życie, coś miłego. Nie pędź tak, proszę, daj odpocząć. To ja już sobie pójdę, do widzenia.